Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w programie Wolne Głosy w telewizji Republika. Dzisiaj mam zaszczyt gościć gościa szczególnego. Moim Państwa gościem jest pani senator Lidia Staroń, kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam serdecznie pani senator. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, chciałem zacząć od takiego pytania. Kim bardziej się pani czuje? Pani jest politykiem, czy pani jest społecznikiem? Bo ma pani, no z jednej strony jest pani politykiem, bo jest pani senatorem, ale z drugiej strony od no, chyba 20 lat znana jest pani ze swojej działalności interwencyjnej, ze swojej działalności społecznej. Znaczy to może być razem. Można być i politykiem, i też działaczem. Tylko trzeba być, powiem, porządnym politykiem. To jest moja piąta kadencja, ale właśnie dlatego, że ja działam cały czas dla ludzi i to powiem nie tylko skutecznie, ale bardzo ciężko, ale tak chcę, bo dla mnie moja tak zwana polityka to jest służba ludziom. Od samego początku ja, jak poszłam do parlamentu, to wiedziałam, że po to, żeby coś zrobić, zrobić coś dobrego, ale przede wszystkim, żeby prawo było lepsze dla ludzi, a nie tylko, żeby sobie było. Więc dlatego przez te wszystkie lata walczyłam o dobre prawo dla ludzi i oczywiście o dobre przepisy, ale także pomagałam ludziom. To są tysiące różnego rodzaju spraw. Cieszę się, że skuteczne one się, że tak powiem, były sukcesami dla tych ludzi, ale przecież po to jesteśmy. Tak, mam taką nadzieję i zresztą przez te wszystkie lata to robię, po prostu to robię. Wiele tysięcy interwencji zakończonych sukcesem, wiele tysięcy osób, które po prostu konkretnie uzyskały pomoc i to pomoc nie tylko taką, powiedziałbym, psychiczną, ale bardzo konkretną i bardzo, bardzo konkretnym wymiarze. Wśród tych osób no chyba szczególną grupę zajmują lokatorzy czy spółdzielcy, ludzie, którzy posiadają tak czy inaczej, takie czy inne prawo w domach spółdzielczych. Jak pani widzi kwestie spółdzielni mieszkaniowych? Bo przez wiele lat no, były rozmaite próby uzdrowienia sytuacji w spółdzielniach mieszkaniowych. Ja nie do końca jestem przekonany, że te próby zakończyły się pełnym sukcesem. Ja powiem tak, pierwsza rzecz to, ja zawsze mówię dość, to nie są lokatorzy, to są współwłaściciele spółdzielni, to nie są lokatorzy, to właściciele. Już nieważne jakie jest mieszkanie, czy że to jest odrębna własność, czy to jest własnościowe, czy lokatorskie, to są właściciele, współwłaściciele, więc nie lokatorzy, bo ludzie patrzą na spółdzielnię i mówią, prezes, to jest władza, to jest właściciel. Nie, dość tego. Ja 20 lat temu powiedziałam nie, trzeba, żeby to było inaczej. Więc pierwsza rzecz, która się udała, to są uwłaszczenia, czyli żeby ludzie, jak zapłacili za swoje mieszkania, to muszą mieć prawo do tego mieszkania, czyli są właścicielami. A wcześniej było tak, nie tylko chodziło o przepisy, ale udało nam się w roku 2007 to zmienić, to Trybunał powiedział ustami, jeśli dobrze pamiętam, pani profesor Ewy Łętowskiej, że właściwie to nieważne, że ktoś zapłacił za mieszkanie, ale właściwie nie musi być właścicielem. Ja powiedziałam, nie, nie może tak być. Więc obroniłam te przepisy w roku 2009, one od roku 2010 są obowiązujące, czyli zapłaciłeś, to jest twoje mieszkanie, formalne też jest twoje mieszkanie. I to jest 14 milionów ludzi, to nie jest tak, że to jest jedna osoba. Więc, ale oprócz tego, tych przepisów były także przepisy dotyczące i dostępu do dokumentów, pewnej kontroli. No to był początek.
tych zmian. Ale okazało się, że trzeba dużo, dużo więcej. Poszłam do Trybunału Konstytucyjnego. Wygrałam, bo wskazałam, że pewne przepisy są niezgodne z konstytucją. I w roku 2015 wygrałam tą sprawę. To było bardzo ciężko. I w roku 2017 są nowe przepisy, jeżeli chodzi o członkostwo, jeżeli chodzi o tym, że ludzie to nie tylko mają mieszkanie, ale powinni mieć prawo do majątku spółdzielni. Wcześniej było tak, że ktoś zapłacił swoje własne pieniądze za remonty i te pieniądze były nie tej osoby, tylko spółdzielni. No przecież tak nie powinno być, więc dlatego to się udało, ale uważam, że powinno być dużo, dużo więcej i dlatego w tym roku, bo tamte przepisy już są, ale w tym roku już złożyłam nową ustawę i co są, znaczy i te rzeczy, które są dla mnie najważniejsze. Czyli są wybory powszechne, tajne do tak zwanych urn. To już nie będzie tak, że o 3-4 rano będzie prezes powie, że będą wybory i oczywiście czekamy, aż była tylko malutka grupa ludzi. Nie, czyli to pierwsza rzecz, wybory, kadencje, czyli będzie kadencja i koniec, a nie do końca życia prezes będzie tym prezesem do końca. Albo sprawa wynagrodzenia. No nie może być tak, że miesięcznie ktoś ma wynagrodzenie 60 tysięcy, 50 tysięcy z tych kieszeni tych biednych ludzi, bardzo, bardzo często biednych ludzi, czyli emerytów. No tak nie powinno być, więc to jest ta granica. Dostęp do dokumentów, kontrolę w tej spółdzielni, no są różnego rodzaju, a przede wszystkim są przepisy karne. Więc już mam nadzieję, że to będzie wielki krok. Jest poparcie wszystkich stron, bo o to walczyłam. Złożony projekt, mam nadzieję, że będzie bardzo szybko prawem. Ale oczywiście, jeżeli będę rzecznikiem, a mam taką nadzieję, to trzeba skończyć w ogóle sprawę spółdzielczości, czyli jeszcze właściciel, jeszcze zarządzanie, jeszcze administrator. No te wszystkie rzeczy trzeba skończyć, żeby miliony ludzi mieli do końca to prawo, żeby to była normalna własność, ale i wolność, bo tak nie może być, że ktoś jest niewolnikiem właściwie w tych spółdzielniach. Więc to jest jeden obszar, który się udało, bardzo dużo się udało, ale tych spraw jest bardzo, bardzo dużo, bo tak jak powiedziałam... Właśnie, ja troszkę pozwoliłem sobie poszukać, jakie to były sprawy, więc to drugą grupę spraw to były sprawy komornicze i trzecie to kwestia lichwiarzy. Znaczy ja powiem tak, panie redaktorze, to jest taka sytuacja. My jesteśmy po to, żeby pomóc ludziom każdego dnia. I jak przychodzi Kowalski, Malinowski, to jest jakiś tylko przykład. Ale jak zobaczymy, że i Kowalskich, i Malinowskich jest bardzo, bardzo dużo, to okazuje się, że to jest problem społeczny. Więc tak samo jak sprawa egzekucji, jeżeli chodzi o komorników, ja 7 lat walczyłam, żeby zmienić prawo. Udało mi się, jest nowa ustawa, jest nagranie czynności komorniczych i są mniejsze opłaty. Wcześniej to było tak, że nawet do kieszeni komornika szły pieniądze za asystę policji. 900 zł za asystę policji, ale brał pieniądze kto? Komornik, który nic nie robił. Więc, znaczy już nie powiem, na przykład tak samo nie było egzekucji, na przykład, on i tak brał pieniądze, więc tych spraw było bardzo dużo, to była duży obszar patologii. To się udało, ale lichwa to jest też jeszcze dzisiejszego dnia. Udało się bardzo dużo, bo okazało się, że to jest wielki problem społeczny. Wielki. Oczywiście, jeżeli mam nadzieję, że jeżeli będę rzecznikiem, to skończę tą sprawę, bo to jest, to trzeba jeszcze zrobić, bardzo dużo zrobić. Jest już granica, jeżeli chodzi o koszty pozaodsetkowe, ale także złożyłam, i to jest już w Senacie, projekt dotyczący nagrywania czynności notarialnych. No i ja
sama składałam tyle zawiadomień, jeżeli chodzi o lichwę i tyle lat temu. To trzeba było wiele, wiele lat, żeby już dzisiaj były jakieś owoce tego wszystkiego, co się stało. Ale to jest sprawa nie tylko lichwy, nie tylko egzekucji, nie tylko spółdzielni, ale także sprawa wymiaru sprawiedliwości. Tutaj mamy problem. Przecież wyroków, które mam u siebie w biurze, to jest tyle takich, żebym sama patrzę i nie wierzę, że one mogą być. Że to był z tamtej strony był sędzia? Że rzeczywiście był taki wyrok? I jest skarga nadzwyczajna. Więc powiem, że udało mi się, co prawda to są lata, żeby, ale jest, instytucja prawna, przygotowałam przepisy, wysłałam do pana prezydenta, jest to w ustawie o Sądzie Najwyższym i jeszcze udało mi się teraz w tym roku nawet przedłużyć ten czas, żeby ta skarga była. To nie tylko wszystko, sprawa choćby już tego biegłych. Jestem w tym czasie, jeżeli chodzi o, ja powiem, jaka to jest obszar patologii, syndycy. No to jest to, co ja teraz robię, więc ja mam wielką nadzieję, bo to jest to, co się udało, no to już człowiek mówi bardzo dobrze, już jest, tak? Ludzie mówią, że ja od lat jestem rzecznikiem, ich rzecznikiem, tak jak jestem ich senatorem, tak samo jestem rzecznikiem, dlatego że jestem przede wszystkim senatorem niezależnym. Ja we wszystkich tych wyborach, to przecież, że tak powiem, byłam sama, był mój komitet, ale miałam partię ludzi. Więc trzeba oczywiście zakończyć te wszystkie rzeczy, które się udały, ale także jeszcze, że tak powiem, zacząć nowe rzeczy i takich rzeczy, takich obszarów mam bardzo, bardzo dużo. Choćby sprawa, którą właściwie zaczęłam ostatnio, dotycząca rodziny, dotycząca dzieci, kontaktów, opieki. No tych mamy spraw tak dużo, musimy to zrobić. Musimy, bo dlatego, że to jest pewien dobro dziecka, dobro rodziny, ale dobro dziecka. Więc to musimy zrobić. Sprawy też znowu wymiaru sprawiedliwości. Więc nie tylko biegli, nie tylko syndycy, ale sprawa choćby, którą trzeba skończyć, ławnicy. Oni dzisiaj, którzy są, albo sędzia pokojowy, że tak powiem, który musi być tą instytucją dla ludzi, więc naprawdę dla ludzi. Więc to są takie rzeczy, które konsumenci, bo ja mówiłam o lichwie, ale także sprawa konsumentów, ile tam trzeba zrobić. Część się udało, ale jest tak dużo obszarów, które trzeba zrobić, że tak powiem, jak najszybciej, a tego jest tyle, że to jest morze tego wszystkiego, ale po to my jesteśmy, tak uważam, że po to jesteśmy. Ale może spraw do załatwienia, pani senator, tylko no właśnie, bo opozycja zarzuca pani, że pani nie ma wykształcenia prawniczego, że do tej pory rzeczywiście tak było. Rzecznikiem Praw Obywatelskich byli prawnicy, często z tytułami naukowymi. Ja powiem tak, to znaczy, że ktoś nie zna ustawy. Trzeba najpierw przeczytać przepisy, a potem zobaczyć, jakie są właśnie, jakie jest prawo. Mam najlepsze kompetencje, najlepsze, jakie mogę mieć, jeżeli chodzi o działanie, czy żebym była kandydatem, a jestem kandydatem, do tej funkcji, bo przede wszystkim to jest wrażliwość społeczna. No przepraszam, no ktoś musi najpierw powiedzieć, czy, a nie powie, tak? Profesor, doktor albo ktoś jeszcze powie, ale ja jestem wrażliwy. No to nie o to chodzi. To mówi ustawa, że ktoś ma tą wrażliwość społeczną. Pierwsza rzecz, autorytet moralny. Ja to wszystko pokazałam. To nie jest tak, że człowiek sobie opowiada. Wiedzę, no przepraszam, to tutaj pięć kadencji, że komisje, nie. Ja mam 16 tysięcy spraw, które są, właściwie większość z nich to jest sukces. Więc trzeba było przez te wszystkie lata analizy, trzeba było przekazać to wszystko, praktyki, doświadczenia. Tak samo mówi ustawa, doświadczenie. No a co ma powiedzieć opozycja?
No, co ma powiedzieć? Chciałem przejść, tutaj, bo... Ja wiem, nie tytuły, bo my nie idziemy, nie startujemy na ministra sprawiedliwości, zaraz, bo chociaż ministrem to zaraz wcale nie był prawnik, no ale nie, my nie startujemy na jakiegoś uczonego, nie. My chcemy, żeby ten urząd był urzędem ludzi, dla ludzi, nie dla polityków, nie dla partii, tylko dla ludzi. No właśnie, pani senator, bo pani kandydatura wywołała pewne zamieszanie w świecie już stricte politycznym, bo osoba, która najpierw wysuwała pani kandydaturę, no teraz popiera zupełnie kogoś innego. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, że to był normalny plan polityczny. Ja o tym nie wiedziałam, dlatego że jestem osobą, nawet powiem, że ostrożną, ale nigdy nie chciałam funkcji, bo wiedziałam, że zawsze moim zapleczem są ludzie i o nich będę walczyła. Natomiast tutaj się okazało, że osoba Jarosław Gowin, który cały czas przez pół roku opowiadał, prosił, namawiał mnie, żebym była tym kandydatem, ustalał to, że tak powiem, z partią PiS-u i wtedy, gdzie publicznie już ustalono to wszystko i wszyscy powiedzieli publicznie tak, kandydatem tej strony i tej strony jest Lidia Staroń, to wtedy okazało się, że plan tej osoby no jest inny, bo się okazało, że już miał, tak powiem, miał taki plan, ja powiem, bardzo brudny i dla mnie tak nie powinno być. To mało, że nie powinno być, powiem dlaczego, ale taki, żeby, ja tak uważam, żeby człowieka, który, że tak powiem, robił dla niego różnego rodzaju opinie, czyli też współpracownika jakiegoś, żeby tamta osoba była rzecznikiem. I to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że chodzi o przyzwoitość. No właśnie, a czym dla pani jest przyzwoitość w polityce? Bo niektórzy mówią, że polityka to taka brudna gra. Że w krysztale pomyje, jak śpiewał Jacek Kaczmarski. No ale brudna pani gra, w której wolno kopać po kostkach, w której nie jest to niczym dziwnym. Panie redaktorze, to nie jest polityka. To nie jest polityka. Polityka to jest troska o dobro wspólne. Po prostu. I ja tak uważam przez całe życie. I to, ta brudna gra, to nie jest moja wojna. To nie jest moja. Ale moja to jest taka, że zawsze będę walczyła o ludzi. I nie może być tak, że ktoś dzisiaj powie, że ludzie nie są ważni. Oni są ważni i to nie ja jestem, że tak powiem, skrzywdzona. Nie, ja jestem senatorem. Tyle lat. Ja mówię, ja mam bardzo dobrą sytuację, różną, ale ja też wiem, że to jest moje państwo. A moje państwo to musi być normalna polityka, musi być uczciwość, musi być przyzwoitość. Nie może być tak, że ktoś mówi, że to jest polityka. Nie. Więc tak jak chciałam na początku, każdego dnia, zresztą tak myślałam na początku, myślę, bo nie będę rezygnowała, będę rezygnowała. Nie będę z tym takim, tej wojny, takiej brudnej, okropnej. A wszyscy w koło mówili nie. Nie, słuchaj, bo jeżeli jeżeli dzisiaj powiesz, że dość i sobie pójdziesz, będziesz rezygnowała, to znaczy na wierzchu będzie zło. Tego dobra nie będzie. Trzeba walczyć o wartości, trzeba walczyć o zasady. Nie może być tak, to jest tak jak rodzina pijaka. Kto jest wstyd, zawsze jest po stronie rodziny. Bo rodzina mówi, o matko, jak on wygląda, jak on robi, on jest okropny. A on się wcale nie wstydzi. Czy w ramach tej walki spotka się pani z klubami parlamentarnymi? No, od których... Oczywiście, panie redaktorze, ja jestem otwarta. Ja naprawdę cały czas, znaczy ja powiem tak, czy ja będę rzecznikiem, czy nie będę formalnym,
to ja i tak będę rzecznikiem, bo ja zawsze będę robiła to samo. Oczywiście będzie, nie będzie możliwości większego działania, prawda? Bo ja mam tylko dwie osoby, tylko dwie, a spraw, które już zrobiliśmy, to jest 16 tysięcy. Ja sama nie wierzę. Ja zobaczyłam wykaz i myślę, nie wierzę, że ja to zrobiłam. Ale naprawdę ja bardzo ciężko pracuję, ale dlatego, że ja to chcę robić. Bo dla mnie krzywda ludzi to jest to, co trzeba zmienić. To jest to, że jeżeli państwo jeszcze krzywdzi ludzi, instytucje państwa, to tak nie może być. I od tego jest rzecznik, bo on będzie bronił praw, ale i wolności. On będzie bronił, że tak powiem, żeby nie było krzywdy ze strony państwa. On będzie robił wszystko, żeby walczyć o dobre przepisy. Dla Pani? Ludzi, nie dla partii, nie dla polityków. I ten urząd jest i powinien być zawsze, w końcu, dla ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, pani senator. Gościem Wolnych Głosów Telewizji Republika była pani senator Lidia Staroń, kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Kłaniam się nisko, pani senator. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Już po krótkiej przerwie kolejna rozmowa. Moim państwa gościem będzie pan eurodeputowany Witold Waszczykowski.